Siemanko, witajcie na kanale Madros. Dzisiaj Jurassic World Evolution 2 i niestandardowe zastosowania różnych rzeczy, które nie wymagają modyfikacji, jeśli chodzi o samą grę, i możecie je stosować zarówno na komputerach, jak i na konsolach. Ale o co chodzi? Chodzi właśnie tutaj o to, aby stworzyć sobie zagrody bez potrzeby stawiania płotów, które nie mają negatywnego wpływu na wasz park. Możecie zauważyć, że mam tutaj ilość 5 gwiazdek, no i za chwilę pokażę wam, jak to wszystko wygląda odnośnie właśnie zbudowania tego typu zagród, no i takiego mini zoo dla dinozaurów. A więc lecimy. Oj, przepraszam, coś mi się tutaj stało. Co tu się dzieje? Przerywamy program. Najważniejsze informacje z Jurassic World Dominion, które pojawiły się w sieci wczoraj. A mianowicie pierwszy oficjalny zwiastun pojawi się 13 lutego podczas finału Super Bowl w Ameryce. Czekamy! A więc to był właśnie ten bonus, który dla was miałem odnośnie Jurassic World Dominion. Jest to potwierdzone, a więc czekamy na ten zwiastun z niecierpliwością, a teraz wracamy do materiału odnośnie Jurassic World Evolution 2. A więc tak jak mówiłem, zastosowanie tych dekoracji dla stworzenia zagród, a więc już zdążyliście na pewno zauważyć, że zbudowałem je wykorzystując te donice, które mamy dostępne właśnie w dekoracjach. Dinozaury nie uciekają, ponieważ widzą taką niewidzialną ścianę. Na pewno jest to też spowodowane tak samo jak było w tej ptaszarni z jakimś tam błędem w grze, którego mam nadzieję też nie będą poprawiać. Powiem wam szczerze jeszcze, że można było zbudować zagrodę z kamieni, ale to podczas aktualizacji, która wprowadziła laguny i ptaszarnie do ery Parku Jurajskiego, zostało poprawione i tam już nie można budować takich zagród. Ale zwróćcie uwagę, jeśli chodzi tutaj o to, jak dinozaury postrzegają teren. Teren, który widzą, wybiega poza ich zagrody, a więc tutaj komfort pozostaje na poziomie takim, jaki one oczekują. Nie spadają również gwiazdki oraz punkty ratingowe danego gatunku. Tutaj właśnie wam pokazuję, jak to wygląda w przypadku tyranozaura. A więc tutaj nie musicie się przejmować, jeśli dodacie im oczywiście wodę czy też jedzenie. Oczywiście możecie też wyłączyć tutaj, że dinozaur nie potrzebuje wody ani jedzenia, no ale wygląda to wtedy tak troszkę słabo, ponieważ warto dodać tą wodę dla estetyki i te rośliny oraz mięso. Kolejną rzeczą jest też, której nie mogliśmy na pewno zrobić w Jurassic World Evolution, jeśli chodzi o pierwszą grę, a więc ja tutaj stworzyłem taki przykładowy tunel, abyście mogli zobaczyć, jak można przeprowadzić też ciekawe wycieczki, jeśli chodzi o ten Jurassic Tour. Można też bez problemu wstawić sobie jakieś lampki, no i jeśli chodzi tutaj o nocne tutaj podróże naszych gości, wygląda to naprawdę bardzo fajnie, światła super się odbijają, także jest to na pewno bardzo ciekawe. Kolejną rzeczą możecie sobie również wybrać osobno, jeśli budujecie Jurassic Tour, którą rzecz chcecie postawić osobno, tak jak wspomniałem, a więc możecie sobie postawić bramę, udekorować to i zrobić sobie wejście do parku według własnego uznania. Ale tak jak mówiłem, najważniejsza rzecz to możecie sobie stworzyć fajny park, który będzie miał 5 gwiazdek bez potrzeby płotów. Widoczność dinozaurów jest naprawdę idealna. Każdy gatunek może się tam znaleźć. Nie będzie miał problemu z komfortem, także nie będzie ucieczek, ponieważ dinozaury nie widzą płotu, który będą mogły rozbić czy też się wdrapać. Mam tutaj na przykład też velociraptory, które spokojnie sobie tutaj siedzą, są zadowolone, mają komfort na 100%, no i nie szaleją, także można wyłączyć sobie walki, tak aby nie trzeba było wzywać paleomedycznego zespołu, a więc tak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o te zastosowania. No i taki park możecie sobie oczywiście stworzyć, to już wtedy według waszej wyobraźni, według tego, jak chcecie, aby wyglądały wasze parki na sandboxach, a więc tylko wyobraźnia, no i oczywiście czas, jakiś pomysł, no i wtedy sobie możecie spokojnie działać. Myślę, że zrobię jeszcze jeden odcinek odnośnie wybiegów, ponieważ mam też pomysł i koncepcję na to, ale to za jakiś czas się pojawi, także myślę, że pomogłem. Jeśli przydadzą wam się te pomysły, to jak najbardziej
Zachęcam, róbcie te parki w dowolny sposób, ale tak, żeby wyglądały zupełnie inaczej niż takie standardowe, zwykłe parki. Ja dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!